Tak się składa, że dzisiaj będziemy mieć dwie reakcje i obie owadzie. Bo pająki to owady, tak? Tak. Gady. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek, ze mną są Natalia, Radek i dzisiaj obejrzymy sobie zwiastun Blue Beetle, czyli nowego filmu od DC. Ostatnio mieliśmy Shazama, który tak przeszedł trochę bez echa. Niektórym się podobał bardziej, niektórym mniej. Tak, jeszcze będziemy mieli Flasha pomiędzy przed Blue Beetle, więc tak, sporo w czerwcu, tego DC. A Blue Beetle 18 sierpnia w polskich kinach przynajmniej. Jest pierwszy zwiastun film. W ogóle na początku miał film lecieć na HBO Max, ale jeszcze przed rozpoczęciem produkcji został przekierowany do kin. Więc czy udało się dopompować budżet temu filmowi i zmienić trochę jego jakość, zanim jeszcze rozpoczęta została produkcja? Zobaczmy. Gotowi? Tak. Gotowi. 3, 2, 1, start. Excuse me, Mr. Reyes? Everything right now feels so out of reach. You always land on your feet, bro. Wizualki to tak bardziej szazamowe, powiedziałbym. Nie, ale okej, zwiastun. Guard, I bet your life, but do not open it. You went in to get us jobs. And all you brought back czy tylko mi to aktorstwo się wydaje trochę takie... Nie to, że złe, tylko takie trochę... przesadzone? Czemu mi to wygląda jak na budżet Flash? Tego serialowego Skargu Narodu? Nie, to wygląda jak budżet Flasha serialowego. To jest to, o czym mówię. Okej. Okay. Ale okej, okay, może taka być konwencja tego. Okej, czyli mamy kolejną rzecz, gdzie... Rodzice wiedzą kolejną superbohaterską produkcję, gdzie rodzice wiedzą o supermocach. Czemu wygląda jak ten z Ant-Mana trochę? Fajne te wizualki wewnątrz hełmu są. I od razu lecimy w kosmos. Szybka akcja. Re-entry systems ready. To jest trylogia Spidermana w jednym filmie. Cię no śmieję się, ale... Moon Knight. Ej, wiecie, to jak widzę tą grupę bohaterów, to ja naprawdę widzę Skarg Narodów w serialu. I think I cut a bus in half. The Scarab chose you. Wiesz, jest Skarabeusz, Skarg Narodów, wszystko pasuje. The love you feel for your family makes you weak. Jakiś sobie z Wall. Ej, ale to... To jest tak, jaki to budżet miał, bo jeżeli to nie ma dużego budżetu, to może... Ale to wygląda całkiem kreatywnie. Znaczy, wygląda tragicznie, ale Nice. Trochę, ale wiesz co, nie do... Trochę wizualki mi to ratują. Właśnie, Jezu, ten projekt jest taki niepewny. It's like Batman stuff. Batman's a fascist. Okej. Ten projekt może być wszystkim. Ten film może być wszystkim. Natalia, czemu tak buzia ci spuchła w trakcie oglądania? Bo mnie coś ugryzło. Nie, no serio. Skarabeusz? Oglądam ten zwiastun i po prostu mam wrażenie, że to jest strasznie generyczne superhero. Widzę tam masę różnych filmów, różnych skojarzeń od właśnie Spidermana, Venoma, Deadpoola. Kurczę, masę rzeczy, ale z jednej strony kojarzy mi się to z takim właśnie serialowym Flashem, z takim trochę poziomem i mam wrażenie, że mnie to jakoś za bardzo nie zainteresowało, chociaż przed tym jeszcze mówiłam Jackowi parę dni temu, że ekstra mega chciałabym ten film zobaczyć i że musimy zrobić reakcję ze zestawem, bo będzie najlepszy super. Film superhero w tym roku. Powiem wam, kurczę, ciężki temat. Tak jak mówiłem wcześniej, ten film może być wszystkim, może być super rewelacyjny, ale może być też super generyczny, bo tak naprawdę widzę tutaj potencjał. Widzę tutaj potencjał na dobrą rozrywkę, widzę tutaj
tutaj w ogóle ekscytuje mnie ten projekt i ten koncept, pomimo tego, że tutaj wszystko jest trochę wplecione z każdego gatunku superhero, z każdej produkcji superhero, jaka może być, to jakoś wydaje mi się bardzo Spider-Manowate. I to tak w dobry sposób. Tak, jakoś to może być fajne. To znaczy, na razie mi to wygląda, przynajmniej na podstawie tego zestawu, że to będzie jakaś taka przyjemna, superbohaterska młodzieżówka. Tylko ja nie widzę, na razie patrząc na to, co zobaczyłem w tym zwiastunie, jakiegoś potencjału na jakieś ogromne liczby w kinach. To znaczy być A może... A to wiadomo. Tak, właśnie o to chodzi. Właśnie ja nie wiem, czy mieliśmy jakieś informacje odnośnie tego, jaki to będzie miało budżet. Nie sprawdzałem, więc nie wiem. Bo tak jak powiedziałeś na samym początku, ten film miał początkowo iść na HBO Max. I tak jak ja tutaj mówiłem, chyba wszyscy mówiliśmy, że to po prostu była głupota puszczać filmy DC na HBO Max, ale gdyby właśnie jakieś takie mniej budżetowe filmy puszczać do kin, to właśnie one miałyby szansę właśnie o tych mniej znanych bohaterach, znaleźć by jakąś niszę. Zresztą DC próbowało tak jakiś czas temu, na przykład pierwszy Shazam też nie miał jakiegoś dużego budżetu, mieliśmy też Jokera, który był jeszcze innym przypadkiem. Joker to inny case. To ale w porównaniu, przepraszam, że przerwę, ale w porównaniu do takiego Shazama, ten Blue Beetle wydaje mi się trochę przynajmniej unikatowy wizualnie, kolorystycznie i jakoś tak wyróżniający się. Nie pamiętam już dokładnie, jak było w przypadku pierwszego Shazama, ale ten drugi Shazam to mnie wizualnie niespecjalnie zachwycił. Co na przykład mega mi się tutaj podoba, to jest ten strój. I efekty związane z tym strojem wyglądają fenomenalnie i to, co się wokół tego kostiumu dzieje. Wiecie, no najważniejsze, czy jedną z ważniejszych rzeczy, która tutaj będzie, to tak naprawdę będzie nasz antagonista i to, jak to będzie się tutaj działo, tak? A my nawet nie wiemy, jaki to jest antagonista, widzieliśmy tylko kawałek jego twarzy. To jednak też jest ważne, jak ten bohater będzie sobie radził w tym kontekście, czy on będzie, wiecie, jak Spider-Man, taki po prostu friendly guy z sąsiedztwa i będzie rozwiązywał małe sprawy, co by było spoko, czy to jednak będzie znowu jakieś kosmiczne, gigantyczne zło, które zagraża całej planecie i jeden chłopaczek, który ledwo co dostał moce, będzie musiał ratować świat. Bo jak teraz o tym powiedziałaś, to mi się teraz skojarzyła Miss Marvel, która byłaby na pewno zdecydowanie lepszym serialem, gdyby nie musiała właśnie Kamala ratować całego świata w połowie. Też jakoś mi się to z Miss Marvelowo skojarzyło, więc... Znaczy, ja nie jestem po prostu w stanie określić tak jakby mojej reakcji, bo Shazam pierwszy był dawno temu, natomiast zwiastun Shazama drugiego mi się podobał z tego powodu, że bohaterowie, których już znam, widziałem ich po prostu ponownie, a tutaj po prostu przez to, że zarówno ten zwiastun jest, co by powiedzieć, generyczny. Bohaterów, nie znam. To jakoś, wiecie, jak mieliśmy na przykład tą Miss Marvel, to oczywiście była wielka krytyka na to, jak to aż bardzo młodzieżowo wyglądał ten zwiastun, ale on był zupełnie inny od tego, co myśmy się przyzwyczaili do tej pory. A tutaj, co by powiedzieć, to jest to dość generyczne. Tak naprawdę ten film musi się wybronić postaciami. Jeśli postaci będą w porządku, jeśli historia będzie w porządku, to nawet jeśli budżet nie będzie przesadzony, już myślę, że i tak na pytym etapie, w którym produkcji jakby został przekierowany ten film do kin, i tak się nie dało wypiąć tego budżetu na jakieś nie wiadomo jakie liczby, to wydaje mi się, że Warner może mieć potencjalny, może nie hit, ale coś, co może wejść z zaskoczenia i zdziwić wszystkich w tym niezbyt gęstym slocie kinowym. Tak, właśnie, bo ten film pojawi się pod koniec sierpnia, czyli na koniec sezonu letniego, już tak jakby po tym, jak kina po prostu są zmiecione przez te wszystkie filmy, które będą w czerwcu i lipcu, więc jest jakieś miejsce, ale co z tego wyjdzie, to... Tak, tutaj kluczowy będzie word of mouth i w ogóle przyjęcie wśród widzów tego filmu. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie i wpadajcie na nasz kanał po inne reakcje, bo jeszcze dzisiaj jedna się zbiera a propos tych owadów na Spider-Mana. Do zobaczenia. Na razie.